wystarczy sparafrazować wypowiedź drugiej strony i zakończyć swoją parafrazę pytaniem: czy właściwie zrozumiałem pańską wypowiedź? Takie działanie u większości agresorów wywołuje refleksję i powtórną kontrolę tego, co chcieli powiedzieć. W ankietach, które przeprowadzam wśród uczestników moich szkoleń, często pojawia się obawa przed agresywnym, nieuprzejmym atakiem werbalnym drugiej strony. Ze względu na różne wrażliwości odbiorców, nie każda uwaga zostanie odebrana jako agresywna, może się jednak zdarzyć przeciwnie. Mianowicie uwaga w swojej intencji neutralna może zostać zakwalifikowana jako bezpardonowy atak werbalny. W obu tych sytuacjach negocjatorom z pomocą przychodzi znane od wieków narzędzie konwersacyjne, jakim jest parafraza. Dla przypomnienia, parafraza to powtórzenie czyjejś wypowiedzi własnymi słowami, bez zmiany sensu komunikatu i jednocześnie uwolnienie tego komunikatu od zawartości nacechowanej emocjonalnie. Zwłaszcza ta druga cecha, czyli odfiltrowanie emocjonalnej warstwy komunikatu, pomaga w sytuacjach rzeczywistego lub domniemanego ataku werbalnego. Wystarczy sparafrazować wypowiedź drugiej strony i zakończyć swoją parafrazę pytaniem: czy właściwie zrozumiałem pańską wypowiedź? Takie działanie u większości agresorów wywołuje refleksję i powtórną kontrolę tego, co chcieli powiedzieć. Jeśli komunikat miał w istocie zbić adresata z pantałyku, parafraza sprawdzi rzeczywiste intencje, pozbawiając napastliwy komunikat jego negatywnego zabarwienia. Pozostaną tylko fakty, a z nimi, jak wiadomo, trudno dyskutować. Reakcja parafrazująca jest pomocna także, gdy trudno jest rozpoznać intencje. W obu przypadkach zmusza nadawcę komunikatu do ponownego przemyślenia swojej wypowiedzi i ponownego jej sformułowania. Jeśli intencją nie była zaczepka lub uszczypliwość, to ponowne zastanowienie i ponowne sformułowanie bezpiecznie zaadresują komunikat. A adresat może spokojnie i bez emocji sprawdzić jego treść i odpowiednio nań odpowiedzieć. Sprawnie operującym parafrazą negocjatorom parafraza oferuje także inną możliwość, a mianowicie wybieranie z komunikatu tej treści, która jest dla odpowiadającego wygodniejsza. Na uwagę, dlaczego wasze ceny są tak absurdalnie wysokie? Parafraza może odnosić się do konkurencji. Rozumiem, że wydaje ci się, że jesteśmy drożsi od konkurencji. Może się także odnosić do jakości. Rozumiem, że chcesz wiedzieć, jakie przewagi ma nasz produkt. Może się także odnosić do serwisu. Rozumiem, że postrzegasz naszą cenę tylko jako cenę samego produktu, zapominając o bogatym serwisie, jakim otaczamy naszych odbiorców. W każdym przypadku parafrazujący może swobodnie wybrać tę opcję, która w konkretnym momencie negocjacji wyda mu się najbardziej przydatna. Parafrazowanie jest uniwersalnym narzędziem. Jego wykorzystanie związane jest jednak z uważnym słuchaniem drugiej strony. Tylko wtedy możliwe stanie się nawiązanie kontaktu z rozmówcą. Odkrycie jego emocji, ewentualne zarządzanie nimi i w rezultacie kierowanie przebiegiem negocjacji. Oczywiście odpowiem na Twoje pytania, jeśli wpiszesz je w komentarzu. Chciałbym Cię zaprosić do zajrzenia tutaj od czasu do czasu, będą tu się pojawiały na pewno nowe treści. Jeśli chcesz, to po prostu dopisz się do subskrypcji.